Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z opowieści Zazgun. Także jesteśmy teraz a nie mogę włączyć menu, fakt. No dobra, załóżmy, że jestem orkiem. Jesteśmy wszyscy orkiem i tam jest nasz kolega drugi ork i w zasadzie nie wiem, co ja mam robić, bo tak z dupy. Nagle w jednej chwili jestem człowiekiem, a w drugiej od razu orkiem, więc o co chodzi? Nie wiem, ale no trzeba się przekonać, tak? Tak. Także co, dogadamy z tym tutaj kolesiem. Okej, a gdzie mam iść? Tu gdzieś? Tu są orkowie, to ja pójdę gdzie indziej. Boję się orków! Wyobraźcie sobie... Nie mogę opuszczać osady! Wyobraźcie sobie orka, który boi się orków? Przecież to była parodia. Dobra, podchodzimy, trzeba robić fabułę, da? Przy tym wielkim palu mam się zgłosić, coś, a może ty? Nareszcie! Gdzie idziemy? Do lasu zachodniego, mam nadzieję, że jesteś silny. Ruszajmy! Gryky? Kręcą się tu chimery. Mam nadzieję, że nie uciekniesz niczym tchórz. Jeszcze zobaczymy. Cześć. Z tobą miałem walczyć? Łooo! To jest ten przeciwnik? To są moi bohaterowie? Mają po 80 życia? To są orkowie, kuźwa? What the hell? Przecież... ludzie są od nich dwa razy silniejsi. O co tu kuźwa chodzi? What the fuck? Nie rozumiem tego kompletnie. O w dupę jeża. Widzicie co tu się dzieje? To jest po prostu koniec. Ja nie mogę. Ja nie mogę nawet, kurde, menu wcisnąć, żeby się uleczyć. To co tu chodzi? No dobra, okej, przyjmijmy, że to jest, kurde, fajne. A to nie jest fajne. Chciałbym się teraz uleczyć, żeby... 5 złota. Po cholerę mi złoto! Jak zginę, to koniec. Wiecie co? Może teraz nie będę z tą chimerą walczył. Bo nie wiem, co mnie dalej czeka. O, ten został. Cześć. Co tu się robi? Złapaliśmy człowieka. Nasza pułapka nareszcie się przydała. Wygląda na dorodnego. Zanieśmy go do osady, tak. Czekaliśmy na jakichś myśliwych. Prowadzić człowieka. Kto to jest? Związany? Tak. Ty, tam jest ten. Mój czereśniak, a dobra. Wtargnąłeś na nami nasze siebie, człowieku. LOL! Co się dzieje? Okej... Chyba okej. Wszystko w porządku? Tak, przybyłeś w ostatniej chwili. Skurczybyki zaraz dobrałyby się do mnie. Sam prawie bym wpadł w jedno z tych dziur. Nawet nie wiedziałem, że żyje tu aż tyle orków. Prawda, zaskoczyli nas. A co ze statkiem? Zniszczony. Rozpierdzieliły go skurwysyny na drobne kawałeczki. To źle, bardzo źle. Ruszę z tobą, mam nadzieję, że znajdziemy jakiś transport powrotny. Chyba nie mamy innego wyboru. Przy okazji, czy ty w ogóle wiesz, gdzie się kierować? Wspaniale. Greg dołącza do drużyny. Ty, to... tak na dobrą sprawę... ja tych chimer tak naprawdę nie powinienem zabijać. No bo patrzcie, że teraz bym dostał expa do tego, do mojego czereśniaka, a tak to tamten ork, co już nie żyje, dostał expa. O, w dupę jeża, jeżu zwierzę, no trudno, no. Nie poradzisz, zwój... co? Zwój zakle... is that so? O! Jestem chimerę! O, ja cię sunę, ale fa... o, koniec? Ale lipa! No kurde, ja myślałem, że to będzie na dłużej, albo na ten, a to tylko na chwilę jest. Ale szkoda, ja pierdzielę, co za bieda, jakby chociaż na pół godziny było, czy na ileś, to by było fajnie, a tak? Takie gówno tak naprawdę, niepotrzebne, no ale dobra, niech już będzie. Nie wiem, czym miało służyć to użycie tego zwoju, no ale... może miało być fajnie, nie wiem, albo jakieś
urozmaicenie to miało być. No ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Dyglnchy. Łote! Ty, no nie ma tutaj chyba tych chimer, teraz jest co innego. Kopnij mnie w życiu, jak widzisz to samo. Musi być sposób, żeby ominąć tę plagę. No i jest sposób, panie Aston. Czekaj, ja zaraz wymyślę. Czekaj, trzymaj mnie, bo zaraz wymyślę. O, ludzie. O, no chyba żartujesz. Nie mogę uciec? Serio? Nie mogę uciec, kuźwa! O, uciekłem i się wepchnąłem na następnego. Ty, czekaj, to działa! Cicho, bo to działa! Znaczy, połowicznie, ale staram się. Cicho! Uda się! Ostatni, ale tego jak już wyminę, to po prostu już... Dobra, do wyjścia. Jest! Ha. Jak się nie da, jak się da. Da się! Trzeba tylko trochę się wysilić. I da się. Dobra. Udało się przed tymi roślinami uciec. W sposób taki... Średnio elegancki, ale się udało, nie? No i założę się, że tam było... Był jakiś inny sposób właśnie na przejście wokół tych choler małych, ale udało się tak, to udało się tak. Po co drążyć temat? Zamknięte. Masz jakiś pomysł? Odsuń się, chłopcze. Yep. O! Tak miało być? Słyszałeś coś? Nie. Yeah. Halo? Kto tam? Ktoś tam jest? Ludzie? Na mą duszę, nareszcie ludzie! Jest tam kto? Owszem, a jakże! Zwał mnie Sir Erebos, szlachetny paniczu. To świetnie, ja jestem Aston, a to mój towarzysz Greg. Ta. Co tu robicie na tych przeklętych ziemiach? Zdaje się, że to my powinniśmy zapytać o to ciebie. Co robisz w tej wieży? Długa to historia. Jestem grupą, dowódcą grupy uderzeniowej w Gesgetnir. Naszym celem było zniszczenie orkowych osad. Niestety mój oddział, wszyscy zginęli na Burguna. Mnie schwytano i zamknięto w tej przeklętej wieży. Rozumiem. Możemy ci jakoś pomóc? Chcesz mu pomóc? A czemu nie? Przyda się każda pomoc. Jedyne, czego chcę, to łódź. Kamraci, ja jestem pewien, że się dogadamy. Moja łódź powinna stać zasumowana niedaleko osady orków. Jak więc możemy cię wyciągnąć z tej cholernej wieży? Klucz powinien być w osadzie na północy. Mamy wejść do osady orków i poprosić o klucz. Na mą duszę, nie! Jest was tylko dwóch! Ale myślę, że jeśli narzucicie na siebie jakieś płaszcze ukrywające wasze twarze, to nikt się nie zorientuje. Da wam to trochę czasu. Nie sądzę, żeby orkowie byli aż tak głupi. Bądź spokojny, towarzyszu. Nie zwracają dużej uwagi na wygląd, więc powinno wam się udać przekraść między nimi szeregami. To wydaje się szalone. Niech będzie. Mam nadzieję, że masz jakieś szmaty. Coś się znajdzie. Ach, niemalże zapomniałem. Co się stało? Drogę zagradza pewna pradawna świątynia. O! Weźcie ten klucz, przyjaciele! Za jego pomocą przedostaniecie się do wioski. Okej, ziomuś. Co tam powiesz jeszcze ciekawego? Nic. No dobra, w takim razie tak. Tutaj coś jest, chyba tu już nic nie ma, bo tak przeszukiwałem mniej więcej. Tak, tutaj nic nie ma. Wow, no ciekawie się to zapowiada, muszę przyznać. Ciekawie to wygląda. Ciekawe, co będzie dalej. Zapiszemy grę, okej. I teraz tak, Świątynia, tak? Ggrchy. Jakie nazwy tych miejscowości orkowych są? Boże jedyny, co się dzieje? Po prostu nie wierzę. Tu spoczywa wielki Ozzy, chwała mu. Ozzy Osborn, tutaj skrzynka, znalazłeś eliksir razy dwa. Dzięki, przyda się. Zapiszemy jeszcze raz grę. Jak tam z ekwipunkiem, albo jakie ty masz umiejętności? Uderzenie marynarza, tylko serio? Ja cię sunę, koleś. To wygląda co najmniej ciekawie. Coś mi się wydaje, że coś tu się będzie złego działo, bo tak ta świątynia wygląda. Nie wygląda na to, żeby tutaj działo się coś miłego. Dobra, wiecie co?
to jest? 15 zł. Ha? Dobra, czekajcie, a jak zagadam z jednym z tych? Na przykład z tym? Jeśli okażesz się wystarczająco dobry, to się jeszcze spotkamy. Co tu się kuźwa dzieje? Myślałem, że to są wrogowie, a ty? O! A ty? Co tu się kuźwa dzieje? A, tu są drzwi zamknięte, trzeba jakoś te drzwi otworzyć, tak? Mhm. W sumie ciekawie. To jest miłe urozmaicenie. Wolę coś takiego niż się napieprzać z nimi, nie? To jest o wiele ciekawsze. Cześć, kim jesteś? Demon. A, to są wszystko demony. To jest świątynia demonów. No to teraz już wszystko ma sens. Uderzenie, a ty zwykły atak, myślę. Unika ataku, jak? Jak on śmie? Gryzie wroga. Dobrze, że tylko obrażenia dostał, a nie zatrucie. Bo to jest dobre. Dobra, weź go, zabij do końca. Dziękuję. Pokonany. Kurde, jestem nakoksany jak dzika surykatka, naprawdę. A co tam jest? Co to kurde jest tam? Bo jest dosyć ciemna sceneria i nie widzę za bardzo, co to jest właściwie. Chyba tam nie muszę iść, tak? Czy mogę, czy muszę, czy nie muszę, o co chodzi? Dobra, wiecie co? Wrócimy się w takim razie. Ło, teraz wszystko co demony! Nie, tylko nie demony! Nie. Idź stąd. Aha, to wcześniej mogę z nimi zagadać, a teraz już nie. Ma sens! A tutaj? To wygląda ciekawie. Chcę się pobawić! To nasz skarb. A ty? Jak się już zmienicie w demony, to wam ten skarb odbiorę. Pasuje, pasuje. Co porabiasz? A nic, wiesz, tak sobie tylko chodzę, chadzam eliksir razy jeden. A ty? Aha, tylko A ty? Tutaj jesteś. Wygląda to naprawdę dziwnie, ale to mi się podoba. Serio, a to co? O! Zmieniły się! Fire in the hole! Dobra, wal go normalnie. Głupie, że te demony kurde zatruwają, to jest pieniające, naprawdę. Dobra. Dajcie mi ten skarb wasz. Bo to po niego tutaj przyszedłem w zasadzie. Eliksir raz jeden, dobra. A wiesz co? Zniszczenie. Wiesz co? Uderzenie marynarza. Co będziemy kurde się pierdzielić, o. Raz, dwa, po robocie. Tyle w temacie, kurde. Co się będę z demonem pierdzielił? Pff. Dobra. No tamto do mnie chce zabić? Nie chce zabić, o co mu chodzi? Dobra, zobaczymy jak tam stoję z eliksirami i wtedy dopiero zobaczymy, czy opłaca mi się ze wszystkimi demonami walczyć. Chyba mi się opłaca, także wszystkie tutaj zatłukę. No, dlaczego wszystkie? No bo z racji tego, że one wszystkie level dodają. Wspaniały cios, kurde, nie wierzę w niego. Czy w sumie wiecie, największym cheatem byłoby to, że po prostu zapisywałbym przed walką i jeżeli nie wejdzie wspaniały cios, to wczytywał i tak w kółko, nie? To by było takie najbardziej adekwatne. Bo wtedy bym najmniej tracił życia, bo wiecie, od razu wspaniały cios, od razu śmierć na miejscu, nie? To by coś takiego było. No ale myślę, że nie ma sensu. Kurde, tych antidotów trzeba kupić. Dobra, wszystkie już rozdupione. Tutaj były bodajże 2 czy 3 tylko, więc jest już wszystko załatwione tak jak powinno być. Nie ma żadnych demonów, wszystkie demony wypędzone, zabite i tak dalej. To pokazuje, że ja jestem silniejszy rangu od nich, więc macie tutaj dowód, ja nie kłamię. A co się niby stanie? Nietopystrz. Co ten nietopystrz? Znaczy w sumie cały czas ten nietoperz gdzieś latał. O ludzie, co się dzieje? Wampir. Jestem pod wrażeniem. Uderzenie marynarza razy dwa.
3 mu zostało. Kurde, nie wierzę. Bicie go. Dobra, wampir pokonany. Z pewnymi trudnościami, ale to nie były aż takie trudności, żeby tutaj nie wiadomo co było. Dało radę. Okej, okay, i eliksirów z kilka by się przydało tutaj zebrać. Idziemy. Łojacie w dupę, co tu się dzieje? Co to za miejsce? Ten cały świętojebliwy... Świętojebliwy, spoko! Jak ja dawno nie słyszałem tego określenia, a ono jest takie świetne, kurde! Muszę sobie do słownika je wpisać. Swojego odzywek. Ten cały świętojebliwy rycerzyk nie mówił nic o nawiedzonych świątyniach. Może i nie... Ty, co się tak fioletowo robi? Zrodzony z dwóch płomieni, skorupa jego jasna, a wnętrze mroczne. Dwóch płomieni, skorupa jasna, wnętrze mroczne. Obdarzony cudzą duszą czeka, aby połączyć się z Panem. Bo jeden nie może istnieć, gdy drugiego nie ma. Jakbym słyszał jakiś głos w głowie. Aha. 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 Nic nie rozumiem. Dobra, trzeba będzie coś tu pewnie ogarnąć, tak? Tak. Tylko jak? I co? W zasadzie, czego ta gra ode mnie oczekuje? To jest tylko taka komnata o tak ten, tylko czy tu jednak trzeba coś zrobić? Ciekawe. Idziemy dalej. A, i to wszystko? Dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, teraz cicho, musimy znaleźć klucz. Dobra, dobra. O. A gdzie może być klucz? Masz pomysł? A stąd. Do you have the keys? Nie ma na to czasu. Na co? To tu jest gdzieś klucz? To orkowie mówię, nie ja. A co to jest za drabina? Co to za demo? Cześć. Ludzie. Spokojnie, nie wydam was. Czajcie? Wcześniej demony zabijałem, bo... Nie potrafiły się ze mną dogadać, od razu tylko skakały z zębami, gryzły i mnie zatruwały i tak dalej. A ten jest kuźwa przyjazny! Co tu się kuźwa dzieje? Rozumiecie coś z tego? Ja nie. I to jest super. Spokojnie, nie wydam was. Jeśli chcecie coś kupić, zapraszam do mnie. No dobra, dawaj. Super, to jest! O koleś, no normalnie. Było od razu tak mówić. Co najpierw kupić? Może tak, żelazny kirys na pewno. Tylko czy dwa, to zaraz się okaże. Miecz runiczny. Bierem. Odstraszacz. Powodujący swędzenie skóry. Runa kopuły, łaski, runa masowego zniszczenia. Runa zniszczenia. Runa tarczy, uderzenia błogosławieństwa. Kurde, przydałyby się te runy. Czyli tak naprawdę 160 potrzebuje, niecałych 160. No dobra, to może jeszcze w jakiś sposób zdążymy tą kasę zdobyć. Nie wiem jak, ale spróbuję jakoś. Fajnie, fajnie, już coś się dokoksiłem. Dokoksałem się jak surykata, bardzo dobrze. Dobra, gdzie może być klucz teraz? Macie pomysł jakiś? Tam na pewno nie. Może mam wyjść stąd? I gdzie ja idę? Właściwie czy... To, że ja idę tutaj, to ma jakiś C. A co to jest? Warto zapisać grę przed tym. Ciekawie to wygląda.
Pan kłótni. O ludzie. Automatyczna śmierć. Nie wiem, co to jest za ziomuś, ale chyba damy sobie z nim spokój, okej? Myślę, że to też jest dobry pomysł, więc... Pan kłótni? O co tu kuźwa chodzi? Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo patrzę, że jest już 37 minuta, 38 prawie. Więc tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i... Na razie.